W jaki sposób z punktu widzenia architekta odczytać aspekt ekologiczny, społeczny, ale i praktyczny w miejscu tak specyficznym i trudnym, jakim jest Afryka? Wydaje mi się, że w roli architekta istotne jest jakby zbudowanie pewnej wrażliwości i dociekliwości na różne, czasami zupełnie inne tematy. Oczywiście poniekąd związane z architekturą. Jakby wydaje mi się, że też architekt musi poniekąd stać się po trosze historykiem, socjologiem, także ekologiem i antropologiem, gdzie to wszystko łączy się w jeden taki myślowy klucz, który może posłużyć do dalszego projektowania. Oczywiście jakby te tematy techniczne związane z fizyką, statyką i tak dalej są niezmienne i być może jedynie kwestie dotyczące materiałów, ich dostępności lokalnie jest istotna i wydaje mi się, że to też jest taki główny klucz. Jakby żyjemy w dobie, w czasach ogólnej globalizacji architektury, która moim zdaniem zaczyna być taka zbyt mocno zunifikowana i zaczynamy zatracać te wartości takie prymitywne, w sensie rozumienia nurtu ludowego, takiego naszego prawdziwego, lokalnego. I wydaje mi się, że jakby uwzględnienie tych różnic, tych wartości kluczowych dla danego środowiska, dla danego miejsca, tak jak w Afryce, budowanie z wykorzystaniem trzciny, ziemi, tych materiałów naprawdę bliskich człowiekowi jest istotne. Oczywiście zmagamy się tam z innymi zupełnie warunkami, bo jakby my mamy 4 pory roku płynnie przechodzące, oni natomiast bardzo, bardzo radykalnie różniące się porę suchą i porę deszczową, które są całkowicie inne. Jakby ta świadomość, jakby budowanie tej wiedzy na ten temat tego danego miejsca jest niezwykle istotna. Tak jak mówiłem, jakby architekt musi wcielić się w rolę wielu różnych branżystów i osób, które będą badać dany temat.